pierwszym kwartale bieżącego roku gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnych działań związanych z polityką społeczną. W lipcu wojewoda dolnośląski opublikował wyniki konkursu ofert. W wyniku zakończonej procedury gmina otrzyma 175 tysięcy złotych dofinansowania na zadania inwestycyjne oraz 77 tysięcy złotych na wydatki bieżące. Co ważne, dotacja w łącznej kwocie 252 tysięcy złotych stanowić będzie 100% wartości nakładów. Ponad 250 tysięcy dotacji na różnego rodzaju działania związane z polityką społeczną, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Są to podopieczni Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie i ta dotacja podzielona jest, można powiedzieć, na dwa takie działania. Jedne to są działania inwestycyjne. One będą polegać na wykonaniu instalacji klimatyzacji na pierwszym piętrze tego budynku. Jego posadowienie, nazwijmy to w stronę południową, powoduje, że zwłaszcza w takie dni letnie, upalne, robi się bardzo gorąco, no i komfort przebywania w tych pomieszczeniach jest dosyć niski. Stąd też taki pomysł właśnie, żeby wystąpić o dotację. Co ważne, ta dotacja w 100% finansuje cały zakres rzeczowy, więc to jest bardzo dobre dla budżetu gminy. Pozostała część pieniędzy, 77 tysięcy, to tak zwane wydatki bieżące, w tym remonty klatek schodowych, bo cały obiekt był adoptowany, tak jak pamiętamy, po gimnazjum ekologicznym numer 3, sukcesywnie od drugiego piętra schodząc przez pierwsze do parteru był adoptowany na cele polityki właśnie senioralnej i związanej z osobami niepełnosprawnymi. Tak też klatki schodowe zostały wyremontowane, tylko jedna, pozostałe dwie są jeszcze w starym, że tak powiem, stanie technicznym. Stąd też wnioskowaliśmy o dofinansowanie właśnie tych remontów. No i pozostała część środków to jest zakup wyposażenia sali sensorycznej. To jest to miejsce takiej refleksji, takiego wypoczynku dla właśnie osób podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia. Zadanie zostanie zrealizowane w trzecim i w czwartym kwartale bieżącego roku.